Dzisiaj odbyły się konferencje prasowe przewodniczącego Rady Miasta Jacka Woźniaka i radnych miejskich Prawa i Sprawiedliwości. Dotyczyły m.in. powstania nowego klubu i tym samym odejścia z obywatelskiego Kołobrzegu radnych Kamila Barwinka i Łukasza Zięby. Nie spodziewałem się tego słowa honoru. Nie wiedziałem w ogóle o tym, że koledzy prowadzą z kimkolwiek jakiekolwiek rozmowy. Przykro mi, współczuję wyborcom oczywiście i osobom, które postawiły na nich w wyborach samorządowych. Ja nie wiem, co to jest Nowy Kołobrzeg w ogóle, tak? Nowy Kołobrzeg to jest po prostu twór, który powstał po to, żeby przechwycić dwóch radnych, kropka, nie mam nic więcej w tej sprawie do dodania. Te wszystkie ruchy, które wykonuje nowy klub, to jest dla nas tylko i wyłącznie iluzja. Iluzja po to tylko, żeby pokazać, że coś robią i są inni. To nie jest tak, to jest po prostu ten sam klub powiększony o dwie osoby. I my to tak traktujemy. Bardzo żałujemy, że taka sytuacja nastąpiła. Mnie osobiście bardzo to boli, że no w ten sposób niegodny, haniebny według mnie zachowują się osoby no stosunkowo młode. Tak? W szczególności radny Barwinek, który jest osobą bardzo młodą, no dał się wprowadzić, wpuścić w maliny. Łączyły nas relacje przyjacielskie. Radny Kamil Barwinek niejednokrotnie żartobliwie również w mediach społecznościowych był nazywany naszym dzieckiem. Przyjaźniliśmy się, zwracaliśmy się do siebie z wszystkimi sprawami, problemami. Stąd moje rozczarowanie i przykrość. Ja do dziś nie wiem, dlaczego koledzy z klubu odeszli, podkreślał przewodniczący, według którego wydane przez Nowy Kołobrzeg oświadczenie jest tylko wymówką. Mam gorący apel do radnego Kamila Barwinka, dlatego że nie miał odwagi powiedzieć tego ani na posiedzeniu klubu, ani w osobistej rozmowie z radną Izabelą Zielińską, ale mówi to w rozmowach z członkami mojego byłego komitetu wyborczego, że jednym z powodów ich odejścia są relacje z Izabelą Zielińską, czy sam fakt przewodzenia klubowi przez Izę Zielińską. I powiem tak, jeżeli się takie informacje upublicznia, to warto byłoby zachować się po męsku i powiedzieć to zainteresowanej prosto w oczy. Przewodniczący mówi, że jest mu zwyczajnie przykro. Radni Prawa i Sprawiedliwości idą dalej. Osobiście dla mnie jest to ewidentny przykład korupcji politycznej. Zresztą myślę, że Państwo niebawem się o tym przekonacie. Według radnych PiS Kołobrzeg jest teraz zagrożony. Chodzi o uchwały planistyczne. Powstał nowy klub tylko po to, aby uzyskać większość w mieście i procedować uchwały korzystne z punktu widzenia lobby hotelarskiego, deweloperskiego w mieście Kołobrzeg. Chodzi o grube miliony złotych, które dokładnie setki milionów złotych, które są w obszarze, w orbicie zainteresowań lobby hotelowego i deweloperskiego. Pamiętajcie, że w obwodzie są takie decyzje jak na przykład Mirocice. Tu nie muszę nic więcej dodawać. Wiemy, że ten plan najprawdopodobniej niedługo również będzie procedowany. Będziemy na straży Borowiny i uzdrowiska, podkreślił Maciej Bejnarowicz. Odejście dwóch radnych z obywatelskiego Kołobrzegu oznacza utratę większości w Radzie Miasta. Taką mieli radni tego klubu i Prawo i Sprawiedliwość. Jacek Woźniak jest przewodniczącym Rady Miasta. Wszyscy radni klubu PiS pełnią funkcję szefów komisji. Od czasu powołania mnie na tę funkcję liczę się z tym, że może być prędzej czy później złożony wniosek o moje odwołanie. Ja oczywiście zapowiadałem tutaj kilka miesięcy temu, że 19 listopada, czyli rok po zaprzysiężeniu, jestem gotów złożyć swoją funkcję i oddać przewodnictwo przewodniczącemu drugiego klubu realnie kontrolującego władzę. Dziś może być z tym różnie. Nie ma w tej chwili w Radzie Miasta wniosku o zmiany w prezydium czy zmianach w komisjach. Wiemy, że nie będziemy przynajmniej na razie chyba odwoływani, no bo przecież jakby to wyglądało dla opinii publicznej. Natomiast mamy świadomość, my będziemy pracować dalej, tak? Nie wykonujemy żadnych ruchów, nic się w naszej pracy nie zmieni, poza świadomością, że nasz głos może nie być już w tej chwili brany pod uwagę. Zarówno klub mój, jak i klub przewodzony przez Macieja Bejnarowicza do tej pory były klubami realnie kontrolującymi władzę.
Ja dziś nie wiem, jaka będzie pozycja i jakie decyzje będą klubu Nowy Kołobrzeg. Patrząc na zachowanie radnych kołobrzeskich Razem oraz pani prezydent, widzę, że będzie to klub wspierający panią prezydent. Obie konferencje nadamy na naszej antenie dzisiaj w bloku programów po wydarzeniach dnia. Sesja Rady Miasta odbędzie się już jutro.